O, już my są live? Czekaj. Moment. O, już my są na żywo, przyjacielu. Nareszcie my się dodzwonili. Mój kolega, ja mam u ciebie dwa miesiące te produkcje. Smoła, mleko, te żywe grzyby i jeszcze inne te mam doktora Wolca, nie? Tak, tak. I petogeny od doktora Wolca. Mleko, te magiczne mleko, smoła i grzyby i doktora Wolca produkty masz. W to, ale sam przekonałem się po własnych moich doświadczenia, bo tych produktów to ja miałem więcej, bo ja to wysłał. Każdy hodowca to wysłał, szukam rozwiązania, aby tego jakby lepiej szły, to kupuję różne produkty, nie? No wiadomo, wiadomo, no, każdy chce. To kupujesz i powiem ci jedną rzecz. Jak dostanę od ciebie, to 5 dni dałem te mleko. Tak? Później dałem, rozumiesz, przerwa i po te dwa dni to było te gołębie zaczęły się inaczej zachowywać, zaczęły fruwać po gołębniku, bo ja nie wypuszczam gołębniku przy lesie, mam gołębnik, bo jak jestem w Trąski Góry, to ja mam przy Świątku Centrum Rehabilitacji Repry Świątki, wiesz? Tak jest. My tym gołębniku, ja mam gołębnik 35 metrów długi. Tak, wiem, już raz my rozmawiali o tym. Opowiedz, jak kolegowi dałeś... No. I teraz tak, mam kanarki, wiesz? Aha, kanarki, okej. Okay. Masz kanarki i mam, rozumiesz, baszczata, wiesz? Aha, krzyżówki, no. I to jest taki, nie chciałbyś śpiewać. Okej. Okay. Dałem im przez to, co rozrabiam dla gołębi, nie? No. Automatycznie przez tego do picia, nie chciałem pić, ale żeby całkowicie kanarki zaczęły śpiewać. Odżyły i nawet i kanarki, tak? Odżyły. Ale jeszcze jedno ważniejsze, że w tym gołębniku pokazał się normalnie, że jest kał, nie taki tego, bo zaczął kał nowy, czy taki zbity i kuleczki, no i puściły pół. Pół niesamowicie i tak żywe, że normalnie, że w gołębniku, bo zaczął mi się robić pary, parowałem się sam, co pedały. A, że wszystko się parzy. Tęczowa rewolucja, jak ojciec mówi na filmie. Samcami. Samce, samcami, samicy, samicami. Tak, takie zdrowie. No. Teraz byłem u kolegi, bo tam na działkach byłem, nie? Tak. I mój Paweł Doroś mi leją mi gołębie jak trzeba. Wiedzą, co ja zaraz pojadę, czy przywiedzę produkt, nie? Okej. Okay. A on nie wierzył w to, gdzie to ja mówię sobie. Odlałem mu na dwie porcje, nie? Dwie porcje, potem po tych dwóch dniach, ale bo jak weszłem do gołębnika, buty musiałem zdjąć, nie wejść do gołębnika. Okej. Okay. Tak lały Przemek, tak lały jeszcze nie widziałem. A z krwią. Sarmonella, wiesz, kokcydia, wszystko. Tam wszystko to było, nie? Wszystko. I tam mleką, jeden dzień, już się to uspokoiło. Drugi dzień uspokoiło, czy mówi, daj mi jeszcze raz, nie? Okej. Okay. Tak na te 5 dni. I kał jak malowany masz. Okej. Okay. No i to ja jest ciekawy, no bo dlaczego, bo nie daj mu tej smoły, nie? Bo nie daj mu tej smoły, ani tego powiesz, bo ja mówię zamów i powiedział, że zamówi, to ja daj mu adres, telefon, i miał do ciebie dzwonić, zamówić to, nie? I po ile dniach? Całkowicie. Ten produkt jest, którym, bo ja bardzo dużo mankomentów sprowadzałem, kupowałem w sklepie, gdzie dla gołębi i wszystko co jak, ale ludzie wszystko wyrzuciłem, nie? Bo już nie mam nic. No i co jeszcze? Daję, rozumiesz, to tatuś swój, nie? Tam te warzywa, nie? Warzywa. Warzywa, tak? Maszynka do mięsa elektryczna. Kupiłem sobie, rozumiesz, blender i te warzywa to trzy buraki, trzy martwie, trzy selery, trzy pietruszki, jedne jabłko i do tego jeszcze daję od czasu do czasu robić jeden, rozumiesz, chodzi o krzan, wiesz, ale... No, ale to za ostre, tego nie dawaj, to jest ostre, wiesz? To nie, tego nie dawaj, bo tam wypali im wszystko, wiesz? To już przesada potem. Okej. Daję tam to wszystko do tego, jak mixuję, to te dwie łyżki dodaję smoły, nie? Tak. I
tych grzybów. Grzybów? Tego podaję, nie? Mhm. O tych grzyby, nie? Ja o tych grzyby. Kurniosek, ten granulat od kurniosek. Tak. I te gołębie całkowicie, aha, raz w tygodniu piją woda. Okej. Okay. Raz w tygodniu piją całkowicie woda, piją woda, ponieważ one się muszą napić gdzieś wody. Ja, jak woda daje zim, to wtedy w tym dniu daj im kompanię. Daj to przez... Ale przebieg, kompania to jest dwa razy w tygodniu. Kompanię dajesz dwa razy w tygodniu, tak? Tak, a jeszcze jedno, to... Nie. No. To zrobiłem, bo ja mam pięć wanienki do kompania, wieczorem daję na przykład, nie? Bo ja, no, wieczorem, ja też daję wieczorem. Dałem gdzieś około 16:36 zaczął ciepić u nas. No. I mam światło w gremiku, mam, nie? Okej, okay. Ja włączyłem z nim światło na pewno. I rozumiem, nalałem wody, wszystkim na tych, i zawsze się wyłączyć, i zawsze te France, tego miałem, że kąpać się. No tak samo u mnie było, ale ja dałem późno wieczorem, 18:19, to już była czym, to już było czymno. Ja nie mam gołemika, jak Przemek, bo ja mam pół kilometra, ja tylko dla przyjaźni mieszkam, nie? No, musisz dojeżdżać. Okej, okay, musisz dojeżdżać, rozumiem. No, okej. Okay. No, wiadomo, czysta woda. I to jest tak samo u mnie i u ciebie, nie? Richtige zdrowie, nie? Jak się kąpią nawet i w nocy. Ale całkowicie te kłęby odżyły, no. Gdzie błyszczą. Całkowicie zostały pół, tyle pół, rozumiesz? Jeszcze tego nie widziałem nigdy. No, i te... Słuchaj, fruwają po gołemiku mnie. Ja nie chcę wypuścić ich gołębi, bo ja mam blisko do lasu, około 50 metrów do lasu, nie? Tak. No, a chciałem, żeby wczoraj, jak kobuch, wysadł kobuch, nie? Jaszczop. Jaszczop, jak pierniczył w siatę u mnie, to pół metra miał, by go miał złapał, bo tak walczy kobuch. Dlatego ja będę prowadził, ja ich mam od września tam, kiedy gołębie. Okej. Okay. I rozwarte, i całe, bo po tym mleku, i po tym wszystkich warzywach, waszych, co tam, te produkty, to jeszcze, to ci mówię, te gołębie są niesamowite inne, i polecam wszystkim hodowcom, jeżeli sam się nie przekona, bo się sam przekonam na własnej skórze, bo tak go dają, a to bzdury, bo takie, że nie, sam, co ja nakupiłem różnych rzeczy. Tak, tak, wiadomo. Momentów, rozumiem, że to kupa pieniędzy wydaje na... No wiadomo, to się nazbiera tego wszystkiego. Nie żałowałem, że to kupiłem i polecam koledzy lodowcy, jeżeli sami nie przekonacie się o te produkty od pana Przemka. Chodzi o Przemyka. No. To zobaczcie, jeśli kupicie, a przekonacie się, że to jest niezleja, to nie ma lanie wody, tylko jest prawda to jest. Ja i przed chwilą też prawda, jeden... To jest prawda. Mm-hmm. I ja polecam wszystkim rodowcom, sprawdźcie się to, a zobaczycie, tylko robić zgodnie, co pan Przemek mówi. Tak, tylko jeden mililitr na litr wody, tylko jeden mililitr na litr wody. I na przykład, teraz jak na przykład nie wypiją, to nie wylewam tego, wiesz? Nie, tego nie musisz wylewać, bo ta woda się nigdy nie zepsuje. Ja, to jest na drogę, a żółty guzek to jest pestka dla tego produktu, to jest nic. Ja wiem, bo tam ja oglądam już dziuby, jakie tam są, one mam szczeliny, jak one to całkowicie inne, a jeszcze, co jeszcze tam ważniejsze? One mają Przemek, jak to zauważyłem, na rośnie takie białe. Takie, białe, richtig białe, że się białe, świecą. Takie białe mają, że jak kolega Bukadzina dała mi tam 4 gołębia, a to hodowca, dobro rosło, bo jest, ja bym nie mówił, to jest w okręgu jest 6. u mnie, bo taki facet, daj mu 4 gołębie do
do tego, mówi, masz niesamowicie w formie. I co jest towarzyszy? Obrócił i mówił, gdzie jest mostek, nie? Tak, tak. I tam jest, było normalnie prawdziwe, różowe, nie? Różowe, ja. Dużo ludzi wysyła mi filmy na WhatsAppa, na taką aplikację, co ty używasz. I te mostki to aż różowe są. I chciałem jeszcze powiedzieć... Niesamowite, nie? Niesamowite upierzenie, nie? Niesamowite. Przemek, wszystko robię to, co wy to polecacie. I widać, że te gołębie odżyły teraz, tak? Mówię, odżyły. Tak jest. Jeszcze raz powtarzam. Koledzy rodowcy, proszę was bardzo, spróbujcie, a sami się przekonacie. I ten, i jeszcze ostrzegam ludzi, bo na pewno będą cwaniaki, będą ten kolor podrabiać, tego białego, ale to nie jest to, bo ten... Będą na pewno cwaniaki jakieś, co tam dodają coś, co żeby było biały kolor, ale to nie jest to. To ino u mnie we firmie idzie to sobie namówić. Na pewno będą cwaniaki. Wyzak, prędzej albo później. Wyzak. Ja wszystko potrafię, ale to nie jest to. To nie jest wcale ten produkt, bo to jest unikalna rzecz. Ja. Chodzi o te elektrolity, wiesz? A, to ci jeszcze powiem później na prywatnego zaraz, jak te elektrolity z glukozą zrobić. Zaoszczędzisz dużo pieniędzy, samemu to zrobisz. Aha, bo też, słuchaj, bo tata tam mówił, tatuś ten twój mówił, rozumiem, bo ja słucham, oglądam jeszcze te wasze filmiki. Tak. Bo ja tata widziałeś, żeby na bo ja na tej stronie ci napisałem. Widziałeś, nie? Na żywo leciałeś. Ja. Witam cię, Przemek. Tak, widziałem, tak. I do... Na Jelinka, tego tam nie jest znaleźć, tego wiesz, co chodzi, zaraz nie wiem, wiesz, o co ci chodzi. Jak się ten produkt nazywa. Ale to, ale to nieważne teraz, potem na prywatnego pogadamy, o co tam jeszcze, jak jest tam pytania. Życzę ciebie i całej rodziny dalszego roku zdrowia, no i pomyślcie o życiu osobistym i dziękuję panu też, szczęśliwego nowego roku. Dużo zdrowia, zdrowia najważniejsze, nie? Tak. A to o Białymstoku chodziło ci o gołębia kwawica, nie? O tam. Kwawica, ale nie o nie, że tak to. Ona była. Ona. Protetyk? Nie znam tego. Probiotyk jakiś, tak? Nie trzeba żadnych już dodatkowych produktów. To już wystarczy. To, co używasz. Mleko, smoła, grzyby. Aha, to kiedyś było. A to było taki biały proszek. Ale tego nie używaj, bo to jest białko i mogą dostać zatrucie białkowe. Białka wcale nie używam. To gołąb musi mieć białko z karmy. Z grochu, ze zoi, z naturalne białko, bo te inne białka, co ludzie używają, bo ludzie, ja wiem, że ludzie szypią, ja kiedyś też robiłem takie głupoty, ludzie używają te białko dla sportowców też i dawają do karmy. Ale gołąb jest małe stworzenie, on dostanie od razu zatrucie białkowe i forma mu spadnie. On musi mieć białko w tej karmie. Naturalne białko w karmie. Groch, soja, takie strączkowe rzeczy. Ja wydałem na różne. A co, pan już. Pan już starszy, pan już wie. Całe zestawy. Ja. To musi zostać w głowie, ale teraz już dziękuję. Teraz będę na wasze produkty polecę. Tak. Na naturalne produkty. Jeszcze raz powtarzam. Koledzy hodowcy. Proszę was bardzo, kupcie to się, a zobaczycie, jak gołębie będą zdrowotne. Tak, jak odżyją, to jest prawda. Tak. Setki hodowców, każdy jest zadowolony. Ja bardzo was proszę, może ktoś nie wierzycie. No. Ja byłem niewierzący. Tak. Nie widziałem, ale uwierzyłem, jak to miałem. No, wiadomo, bo trzeba zawsze sceptycznie do wszystkiego podchodzić. Przemek, jeżeli się nie przekonasz sam. Wiesz? Tak, jak nie przekonasz, to nie wiedzieć. Tak. Tak jest. I to jest jedyny produkt, co działa na bakterie, na wirusy. Teraz kolega dzwonił przed chwilą, przed pana filmem był jeszcze jeden, co miał 60 gołębi. Mi
Okej, okay. 60 gołębi miał, 40 mu zdechło, bo on nie zaszczepił je też. Mieli salmonella i jeszcze kręczka. To tam 40 mu zdechło, zanim dostał te moje magiczne mleko i nawet działa to na wirusy. Przestali kręcić mu te gołębie. Możesz sobie wyobrazić? No. Zapomniałem ci powiedzieć, towarzysze, na koniec. Króliki był taki, byłem, bo ja miał to do kumpla. No, no, króliki też to działa na króliki, super. Ja, i wiesz co, i mówili tak, te króliki takie patrzyłem, nie za bardzo, nie wiadomo, ja ci tu wiedzę coś do picia. Tak, tak, aha, aha, dla królików, do picia, ja, no. Ja mówię, że pij mi litr na 5 litrów, nie? Ja 5 ml na 5 litrów, albo 1 ml na litr wody, tak. No, to, zrobię mu tam tego i dałem te króliku, nie? A okej, okay, da? I on mu za 3 dni mówi, co ty, coś ci mi dobrze te króliki normalnie chcą rozwalić klatki. A, no nawet królikom to działo, ja wiem o tym, bo... No wiem, ale no, ja widziałem po moich kanarkach. Kanarki całkowicie inaczej się oddały. One normalnie żywy, taki kol został, rozumiesz, nie? Tak. Ma, jeszcze raz powtarzam, no i zaczął śpiewać. Bo ja mam w domu, ją w kuchni, wiesz, nie? No, no. A mówią, Przemek, że jak w kuchni jest gaz, nie? To nie chcą śpiewać. Mm. Ale zaczął po tym mleku, i bo jeszcze, bo nie wiem, czy dać im ta smoła. Ja, smoła też może, no to musisz jakoś inaczej rozrobić, bo kanarek to, on łupi chyba te ziarno, nie? Ja łupię, no łupię. To by musiało jakoś nasiąknąć w to, wiesz? Ale to musisz... Albo byś to zrobił, nasiągnąć, no. To jest trudno do zrobienia, wiesz? A, by szło zrobić, a on je sałata, coś takiego? Sałata, daję mu sałata, marę dostaje, nie? To daj ta masa na ta sałata trochę posmaruj, to on to zeżre razem z tą masą, nie? Zobaczysz, wypróbujesz to. Bo dla królików, ja wiem co idę zrobić. Dajesz jakieś granulat do kanarków, jakoś karma presowana dla... Chciałem zapomnieć jeszcze jedną rzecz. Do tego, jak te warzywa, nie? Da. To mam taki gryz drobny, jak mułka, wiesz? No, no. I posypuję tym gryzem też, w środku wymieszam, wiesz? Okej. Okay. Dla kanarków by to samo zrobiłem. Ten granulat, tak jak ten pan robi, ten kolega Andrzej dla swoich królików, ten granulat, niech na... No. Ten granulat... Naszykować sobie, wziąć sobie kubeczek, jedna duża łyżka smoły, dwie duże łyżki octu z jabłek, wymieszać to sobie i później ta masa sobie dać na ta presowaną karma i wymieszać niech to wsiąknie, a potem dasz to dla kanarków na szepie z tych granulat. Ja. I on to wszystko łyknie razem, wiesz? O, już mamy sposób. Jeszcze raz? Raz dziennie karmisz teraz gołębie? Tak, Przemek, bo to do 15 stycznia. Aha, do 15 stycznia. No ja... Pełna karma, wiesz, nie? Ja to inaczej karmię, bo ja już teraz mam wyklute młode, to wiadomo, trzeba inaczej karmić. Ale inaczej karmić. Ja muszę inaczej. Okej. Nie ma mowy, nie można pozwolić na... Nie, to musi fajnie. I mieszam teraz 25% kukurydza, 25% owiec, 25% kurniosek i 25% kupno karma pierzeniowo. Razem wymieszam i do tego później 10% rzepaka. To co ty mówisz, to jeszcze daję rozbudowę, wiesz? Ja, rozbudowę 25% sypię. Tak jest. Cztery komponenty po 25% i potem rzepak jeszcze do tego. Ja. Całkowicie, a mówię ci, to jest nie do pojęcia. Tak jest. No ale dwa razy w tygodniu kąpię, wiesz? Mm-hmm. No i bo tak, tatuś tam powiedział, żeby to kąpać i to robię i to jest, a już czekają na to kąpię. Ja, tak. Jak już tylko Przemek daje, rozumiem, wiesz co, wanienka do kąpania, nie? Tak. I już na klapie na kąpię, w niemku środku, no wiesz, ta klapa, wiesz co klapa? Ja, ten sputnik, ten wylot. Kaj wchodzą gołębie. To one jak już tylko już polewarką mam wodę, wawię wlewam, tak? To one już czekają, rozumiesz, to już wyskakują. I to jest zdrowe gołębnika, bo jak się kąpie. To nie jest zdrowy.
Nie jest we formie. Jest chory, rozumiesz? Ja. Coś mu nie gra, coś mu dolega. Coś dolega, no, ale po waszym mleku muszę powiedzieć jedną rzecz, że jeszcze bym lubił. One nawet w nocy sobie kąpią, o 18-19. Dogadamy się. Ja ci zaraz, jak wyłączę tutaj to nagrywanie, to zaraz pogadamy na prywatnego, dobrze? Dobra, jeszcze raz, kolejny hodowcy. Yeah. Bardzo was proszę, błagam panowiskom, spróbujcie od Przemyka Kubackiego, zakupcie to, a zobaczycie, jak w głębie będzie. Tak, dziękuję za roku zdrowia i za szczerość. W lotach w 2020 roku. Dziękuję za szczerość i... I oryginalny produkt, no u mnie ta... moja firma mi to wszystko robią i teraz 6 grudnia, 6 stycznia znowu zacznie się produkcja, wiesz? Przemek, ja. Specjaliści doglądali to, wiesz? Tam nie ma nic chemii w tych produktach. Nie, nie masz nic chemii, nic. Wszystko naturalne rzeczy, wiesz? Nie ma żadnych, tam nie ma ani milimetra chemii. Aha, okej, okay. Nie ma nic chemii. Dobra, Przemek, to jeszcze raz. Życzę wszystkim hodowcom w Polsce i na Europie życzę. I na całym świecie, bo to jest w Ameryce nas oglądałem. Teraz do Kanady zamówili u mnie mleko. Życzę wam dobrych lotów. Dziękujemy. I pomyślności. I fajnie. W lotach 2020 roku. Zawsze pamiętając o was i o kolegę Przemyku Paweł Mraz. No, dziękuję panie Pawu, a ja tutaj zrobiłem sobie taką kancapa i tu moje puchary będą i na żywo zawsze będę z hodowcami nagrywał filmik. Ale powiedz, jesteś Przemek, ja? Ale my jesteś bardzo dobry hodowcą, jesteś bliski chłopak. No, dziękuję, no staram, nie, żeby... Przemek, a ja cię już rozszyfrowałem, jesteś bardzo mądry hodowca. No ja, to... Mistrz zawsze jest sprytny, nie? Jakby nie był... Przemek, ja z tatą kiedyś rozmawiałem, bo ja tam uciekłem już tamto, ile, minuta czasu, 2 minuty, no. Jak to ta hala się zawaliła, ja tam byłem, wiesz, nie? Tak, tata był ostatni, co jeszcze wylazł z tej hali, jak ta hala się zawaliła, to była katastrofa. Ja mówiłem z kolegą, przyjeżdżał do domu do mnie, nie? Tak. O 19. A wtedy właśnie życzę, co nie, co mówicie. I oni, ja byłem z wami kolegą, bo ja byłem moim samochodem, byłem, wiesz? Mhm. I oni, ja mówię, idziecie czy nie idziecie? Bo jak nie, to pojedziecie autobusami. No, no. I oni, jakby tylko wyszli, na zewnątrz, to rypło to już. O, już rypło, okej. Okay. No, a u taty byłem, przed wyjściem do wyjścia głównego. A, na naszym stoisku byłeś wtedy, tak? U taty byłem. Mm. My wtedy butlą musieli mi te drzwi ewakuacyjne szyba wybić, żeby stamtąd wylez, wiesz? Wtedy. Ja, myśmy... Wtedy, ja byłem tam. Wtedy nie myślisz, jak ten dach się walał, to tak oby jako fala była, wiesz? Ten dach, tako fala, hoby na morzu. Ja tam była orkiestra, ja głośno to było, nie, wiadomo, to już było koniec, nie? Przemek, pamiętasz, w tym jednym roku jak przeciekało? Jeszcze raz? Jak w tym jednym roku przeciekało, bo jak było mokro na posadzce. Wiesz, ja nie miałem czasu tak chodzić. Ja nie miałem czasu chodzić, wiesz, ja zawsze przy stoisku, bo tyle klientów, wiesz, moment. Tyle ten. I no, ja pamiętam, że butlą gazową wybiliśmy ta szyba, żeby z tej hali wylezł. I mój tata był jako ostatni, co się wyciągał stamtąd. No właśnie, no dobrze, to fajnie. Coś strasznego. I dobrze, że to się tak stało, jak jest teraz, nie? Że to... Okej, ja zadzwonię na pewno do ciebie, nie ma żadnego problemu. Zaraz ci... Dziękuję za szczerość. Dziękuję. I uważaj, bo na pewno będą podrabiać na pewno te rzeczy, bo to biały kolor, wiesz jak dodają, ale to nie jest żadny biały kolor. Ale to nie jest żadny biały kolor, bo ten płyn nie jest wcale biały, nie? Dopiero jak go rozczynczy zrobić. To wszystko pływa w środku, nie? Takie życie. Nie, to nie jest białe. One myślą, że to jest białe i już na pewno będą ten kolor podrabiać. Musisz widzieć. Słuchaj, a ja to na język dałem, wiesz?
Ja, a to nie idzie nawet na język, to ci gęba spali. To ci gęba spali, tego lizarz nie idzie. O mama mia. Ale jak długo pukałeś gęby? Ale nie chcę gadać, bo wiesz co? To Przemek, 5 dni pukałeś. 5 dni pukałeś, ja. Żeby ludzie uważali, bo teraz będzie wystawa Sosnowca i na pewno będą cwaniaki, co będą taki biały kolor podrabiać i będą mówić o tym, że to jest to. To nie jest to. Ja, okej, jedź na wystawa i potem... Ja, a jak ktoś chce u mnie to zamówić, to ja paczkę zrobię i to wyślę i ma. Od tego czasu, tak? Na żadne wystawy, nawet na okręgowe, na żadne nie jeżdżę, nie jedzą takie hale. Boję się wchodzić. A, boisz się pan wchodzić, a po tym wypadku, no, tak? Dobra, to tak, wiesz. No, dobra, nie będziemy szkadzać. Na co zrobisz takie życzy, nie? I do siego roku Przemek... Dziękuję, dużo zdrowia i... Gąbki dobrze, że w 2000 roku dobrze latały, no i wiesz, no i żebyś te produkty dalej wprowadzał. Bardzo cię proszę. Tak, będę dalej to robił, nie ma problemu. Dobra, no, a ja zaraz do ciebie zadzwonię na prywatnego i pogadamy o młodych. Jessins plus jeden gratis, żebym miał drużynę do lotów. Już możesz na początku kwietnia już je trenować. Pomalutku, według mojego systemu. Nie potem w maju, potem tego w maju pełno i potem nie ma w ogóle na nic czasu, wiesz? A pamiętaj, że ja jestem bardzo poważny, że ty wiszkiem jestem. Ja wiem, pan jest radnym. Pan jest radnym, tak? O, no, gratuluję, super. No właśnie, ja powiem, no jestem, wiesz, słuchaj, a tylko to pan, jestem tu szanowany w Tarnowskiej Górze, no, mogę powiedzieć. Bardzo uczciwy pan jest uczciwy, znany. Ale jedną rzecz, tak. Że mnie wszyscy znają, wiesz, super, fajnie. Tak samo przynajmniej jak ciebie znają, wiesz. No na pewno, z internetu, no, nie? Właśnie. Cały świat tu ogląda. Same rekordy pobijają te filmy. Dobrze, zaraz do ciebie zadzwonię za 5 minut i no wyłączę nagrywanie. Na razie, cześć. Cześć. Co, widzieliście koledzy? Następny hodowca, zadowolony, produkt super, super się spisał także u tego starszego pana. On ma już doświadczenie w tym sporcie, więcej niż 40 lat. Super lotuje w Tarnowskich Górach i bardzo uczciwy pan. I dał ten, trochę tego produktu dał, mojego magicznego mleka, dał dla hodowcy królików, co miał chore gołębie, to mówił później, co mi tam nalałeś do tych baniaków, te króliki chcą całą klatkę rozwalać. No okej. Oryginalny produkt tylko u mnie, jeżeli chcecie sobie zamówić, dzwońcie na telefon 0049 1511 290 1511. Pozdrowienia! Miłego oglądania moich filmów i dobranoc, bo już jest noc, już mamy 12:24. Cześć koledzy, cześć, szczęśliwego nowego roku życzę, cześć.